1 lipca 1943 roku wojska SS i nowo pobrane ukraińskie SUPO okrążyło Bukowinę tak jak biegnie granica pól i co 50 metrów stał żołnierz, także ze wsi nikt nie mógł się wydostać. Lipiec, środa 1943 rok. Mieszkańcy nie spodziewali się tak rychłego wysiedlenia. Normalnie pracowali jak w każdy inny dzień w okresie wojennym. Byli przyzwyczajeni też do pracy, bo pracowali wcześniej. W 1940 roku przy budowie tutaj szosy Niemcy normalnie płacili. Ten dzień był wysiedlany Jastrzębiec, tutaj sąsiednia wioska, był wysiedlany Tarnogród. Wcześniej jeszcze był wysiedlony Luchów. Bukowina miała być niewysiedlana. Właściwie na Bukowinie tutaj się skończyło i Wolę Kolońską. Jeszcze dalej już Dąbrówka i inne wioski pozostały. Może to też było też tym bardziej większe zaskoczenie. Rano do wsi zajechały wojska SS, ukraińskie SUPO i policja granatowa, która była na służbie niemieckiej. Na łące za dzisiejszą mleczarnię ustawiono maszta do stacji, a górą z niedużej wysokości patrolowały samoloty. Podzielono wojsko na drużyny, zrobiono im odprawę, zaopatrzyli się w dobre kije i poszli po domach. Nikt nie był przygotowany, zabrał co miał pod ręką, a nieraz najpotrzebniejsze rzeczy zostali. Każdy niejako był przekonany, że te rzeczy nie będą mu potrzebne, gdyż idzie na śmierć.
czasie wysiedlenia trzy osoby zostały zabite w swoich mieszkaniach, trzy zabito na swoim podwórzu za stodołą i czterech młodych chłopców, którzy kryli się z zbożem. We wsi Jadnie zostali tylko Rusini oraz dwie rodziny, które zgłosiły się jako Ukraińcy lub Volksdeutsche. Pozostało też kilkanaście osób starych, niedołężnych, kilkanaście ukryło się. Następne dni był bardzo przykry widok, wojska ustąpiły, tylko chodziły patrole polsko-ukraińskie. We wsi pustka, dopiero za 2-3 dni przywieziono Ukraińców z powiatu tomaszowskiego. Wysiedlono ich z własnych gospodarstw, a na ich gospodarstwa przywieziono Niemców z nadmorza Czarnego. Ogłoszono, że kto się ukrył, to może powracać na swoje gospodarstwa. Wyszli z ukrycia Makuch Wojciech, Bulicz Michał, Kida Piotr i Zań Sebastian, ale wszyscy zostali zabici.